MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Hubert Mściwojewski, Marcin Dubiel, siema. Tak. Stare, dantejskie sceny dzisiaj widziałem. Michał Rogoziński dodał tweeta z tobą, ten filmik. To jak ty wyglądałeś, stary, makabra. Strasznie. Po co było tyle jeść? Filmik ze mną, bo ja no, zważenia. Kurde, aż chyba go muszę zobaczyć. Nie widziałeś. Ale przy okazji będę sobie klikał, ale... Dobrze, ale... klikaj. Czemu no tak, ty tyle jesz w okresie między walkami, że później musisz... Nie, to w ogóle nie było. Słuchaj, ja byłem... Tak? Ja nie wiem, co tam się wydarzyło, tak szczerze, kurwa. Mój dietetyk też tego nie rozumie. Byłem na deficycie 2200 kalorii. Znaczy, nie no, on to rozumie i też, ale... Plus, no dobra, no pierwsze dwa tygodnie nie do końca się trzyma. Ale nie tak, że się nie trzymałem w ogóle, tylko że zdarzyło mi się, nie wiem, na przykład pół paczki żelek jednego wieczoru podwieźć. To też nie jest taki ten. Natomiast no rzeczywiście waga mi stała w miejscu. Wymieniłem, zrobiłem bardzo dobre przygotowania i wymieniałem tkankę tłuszczową na masę mięśniową. Jeden do jednego praktycznie, tak? Więc była nawet sytuacja, w której przez dwa tygodnie od jednej do drugiej wizyty u dietetyka, jak tam stanąłem sobie na tym aparacie, wiadomo, to tak działa, jak działa czasem. Ale też fałdomierze mnie badał i wyszło, że w dwa tygodnie to ja prawie 4 kilo mięśni nabrałem, rozumiesz? Robot, sprawdź sobie. No, więc... Sprawdź sobie, bo ja naprawdę, powiem ci szczerze, wchodzę dzisiaj, patrzę, dodał coś... Ja tu widzę jakieś 131 tysięcy, to pewnie... Tak, to on! No. Od razu w proponowanych mnie. Tu jest słaby chyba... Ale zobacz tylko już na twarz. No nie, wygląda jakby kiepsko. Ktoś ci sińce pod oczami normalnie namalował, no nie? Także czekaj, tam może u mnie to pójdzie szybciej. Okej, wyłączę sobie. No w każdym razie, jakby zrobiłem bardzo mocny obóz przygotowawczy. A ja sam tak rozkrzyczałem się trochę, wiesz? Słuchajcie tego. Kurwa! Kurwa! No. Ja odkleiło mi się na chwilę, odkleiło. Mamy dwóch świrów na karcie. Co lepsze, odszedłem od razu i poszedłem, wychodziłem w stronę windy i zobaczyłem, że Boxdel udzielał przy recepcji wywiadu, a ja podszedłem tam i zacząłem, kurwa, wziąłem mikrofon, mówię, kurwa, najebie go! Nie, miałem po prostu, byłem w takim przypływie emocji w związku z tym, że musiałem tą wagę robić, bo to dla mnie, ja takiej katorgi naprawdę nie przeżyłem chyba jeszcze. Dzisiaj rano miałeś 3,5 kg, tak? 3,5 kg rano, wiesz, jakby też ja nie mam nie wiadomo jakiej masy mięśniowej, to raczej zazwyczaj łatwiej jest zbijać tym, którzy mają sporo mięśni, dlatego że oni tam z tego glikogenu mięśniowego tak, tak. I tak dalej zbijają. Jak im więcej masz tłuszczu, tym praktycznie ciężej jest schodzić w taki sposób. No nie było to dla mnie najłatwiejsze dzisiaj. 6 godzin waliłem te 3,5 kilo, ale udało się na szczęście. Marcin, to też pokazuje, jaki to jest ciężki sport dla zawodowców, co? Ile oni muszą przechodzić wyrzeczeń, jeżeli walczą te 3-4 razy? Moja trenerka mentalna robiła po 12 kilo czasem, rozumiesz? Trenerka moja. No bo ona też się kiedyś biła i wiesz, ona mi powiedziała, że ona kiedyś w 24 godziny 7,5 kg. Daria, tak? Tak, Daria miała 7,5 kg do zrobienia w 4 godziny, więc kosmos. To co, to jutro zostaje już tylko sama przyjemność, ta walka z Filipkiem, formuła K1. Właśnie mówiłem na poprzednim wywiadzie, że dziwi mnie aż taka duża różnica w kursie, ze względu na to, że dla mnie to jest nowa formuła i on jednak bije się w niej regularnie, więc jest to zaskakujące, ale mam nadzieję, że to będzie jutro formalność tylko, więc... Tylko słuchaj, jak wygrasz z Filipkiem, to wygrywa też Paweł Jóźwiak. No ja mu mogę później odebrać te pieniądze. Słuchaj, ta walka chyba kiedyś się na pewno odbędzie, co? Dzwoni dalej Paweł, czy nie? Co za absurd. Na razie nie dzwoni, chyba czeka na... Ustawił się w kolejce, ale można ją kiedyś zrobić. No. Marcin, to już tak kończąc, powiedz mi, większy stres jest przed MMA czy przed K1 jutro, skoro to jest ta nowa formuła? Nie, w ogóle, znaczy... Rzeczywiście jest teraz taka niepewność dziwna, że wiesz, wchodzę w coś nowego. Nowe MMA już tego kompletnie nie ma. No, więc jakby w obecnej chwili ten, ale nie chciałbym porównywać, jak się ma jedna dyscyplina do drugiej.
jak reaguje stresowo, no bo to po prostu jakby byłoby nierzetelne w tej chwili. Jeszcze jedna sprawa, ostatnio. Słuchaj, ty stałeś się zawodowym freakfighterem, co? Ty masz, chyba jesteś jednym z zawodników, co ma najwięcej walk ze wszystkich osób. A to co, w tym roku to, gdyby jeszcze moja walka z Ferrari mi się odbyła, to ja bym z 4 albo z 5 walk zrobił. No. Słuchajcie, tak się robi, siano. Trzymaj się, Marcin. Dzięki. Gratulacje tej wagi jeszcze raz, dzięki, naprawdę. Dzięki, trzymaj na razie. Się.